Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Powołanie do zbawienia nie jest powołaniem ekskluzywnym, dostępnym dla nielicznych, wyjątkowych ludzi. Na pytanie, czy tylko nieliczni dostąpią zbawienia, Jezus odpowiada, że Bóg zaprasza wszystkich. Do Królestwa Bożego mają szansę wejść ludzie z różnych narodów, kultur i języków. Dziś Ewangelia głoszona jest niemal w każdym zakątku świata i to na różne sposoby. Jednak nie wszyscy na to zaproszenie odpowiedzą pozytywnie. Jezus stawia swoim uczniom jasne kryteria, które winni spełnić, aby osiągnąć zbawienie. Trzeba nam wchodzić do Królestwa Bożego ciasnymi drzwiami umartwienia i ascezy, drzwiami pokory i sprawiedliwości. Wszystkie te wskazania Jezus szczegółowo opisuje i wyjaśnia na kartach dobrej nowiny, którą nam przekazuje każdego dnia. Chcemy podążać za Jezusem, chcemy słuchać Jego słów pełnych Bożej mądrości i mocy. Ale czy chcemy równie gorliwie uczyć się z Ewangelii jak z podręcznika, w jaki sposób osiągnąć życie wieczne? Ewangelia zawiera szereg zasad i reguł życiowych, które wprowadzone w życie ustawiają człowieka we właściwym kierunku. Jeśli tych zasad nie będzie się stosowało w życiu, człowiek, uczeń Chrystusa, może usłyszeć bardzo gorzkie słowa. Odejdźcie ode mnie, nie wiem, skąd jesteście. Bóg jest miłośnikiem dobra, piękna i prawdy. Każdy, kto dopuszcza się niesprawiedliwości, to znaczy nie wypełnia woli Bożej, de facto sprzeciwia się Jemu, a przez to odrzuca zbawienie. Czy wszyscy zostaną zbawieni? Tego nie wiemy. Czy ja zostanę zbawiony? Tego też nie mogę być pewien, gdyż sama deklaracja, że kocham Boga i pragnę zbawienia, nie daje jeszcze gwarancji, że zbawienie osiągnę. Ważniejsze od deklaracji jest ciągłe nawrócenie, czyli orientowanie swoich myśli, pragnień i dążeń na Boga i Jego świętą wolę. Bóg jest większy od naszych ludzkich ułomności i potrafi swoimi własnymi drogami doprowadzić nas do zbawienia. Prośmy zatem Boga, aby to On nami kierował na drogę zbawienia, aby On nas nieustannie nawracał ku sobie. Nie traćmy nadziei na zbawienie, ale ją nieustannie rozwijajmy, a słuchając dobrej nowiny, zawsze bądźmy gotowi na przemianę naszych serc, na duchowe dostrajanie się do myśli i pragnień Boga.